Witam. Dostałem paczkę. Zaraz wam pokażę, jaki zakup poczyniłem. Ciekawe, czy mi się tam uda zajrzeć. Aha. Coś tam jest. Oj, będzie słabo, może widać, ale myślę, że już się domyślacie. Tak. Papuszka Aleksandreta. Obrożna. To jest samiczka niebieska. Młodziutka. Ma około, zdaje się, że 3 miesiące teraz. Znaczy tam mam metryczkę badań DNA wrzuconą, więc będę wiedział dokładnie wszystko. Przyjechała ze Śląska dzisiaj do mnie. No, trochę długo jechała. Teraz będę ją wyciągał, żeby się nie męczyła w tym pudełeczku. I obejrzymy ją w całej okazałości. Odwinąłem paczuszkę właśnie z folii. Z tych taśm, ale zobaczcie, jak jest fachowo zbita, zrobiona. Jest płyta jakaś tam, widzę, meblowa sklejka. Wszystko z szyfkami połapane. Cała drewniana klatka. Kurde, bym nie pomyślał. No nic, nie będę się podniecał, będziemy otwierać teraz. No, widzę, biedna jeszcze gryzie. Aha, pomalutku wychodzi. O, biedulek. Na pewno wystraszony. Tak jak mówię, samiczka z badaniami DNA, więc jak gdyby mam pewność, badania były robione przez krew, nie przez piórka, jak mi pan tłumaczył, więc no nie zdarzyło się u niego od wielu lat jeszcze, żeby była jakakolwiek pomyłka, więc myślę, że tak, a dla mnie jest to też ważne, dlatego że zamówiłem sobie już samczyka, i żeby nie było niespodzianki, więc dobrze wiedzieć, mieć te badania. No cóż, no tak jak mówiłem, ma 3 miesiące. Teraz będę czekał, powiedzmy, 2 lata. Trochę więcej jak 2 lata. By doczekać się jajeczek. Sparki. Jak się oczywiście skojarzą. Bo wiele razy jest tak, że papuga po prostu, samiczka oczywiście, nie dopuści samca. Mogą całe życie być w jednej klatce. I nigdy w życiu nie będę miały jajka, nigdy nie będzie lęgów. Mało tego, potrafi samiczka zabić samca, jak tam się będzie za mocno zalecał. Także to takie dosyć ryzykowne, ale mam... Wcześniej kupiłem już papuszki. No 2 lata temu, w lutym minęły 2 lata, także blisko 2,5 roku zaraz będzie. Też młode, w tym samym wieku co te. Dwie oczywiście. Trafiło mi się, bo wtedy nie było badań DNA jeszcze robionych. Znaczy były, tylko ja nie miałem badań. I akurat parka mi się trafiła z dwóch różnych, od dwóch różnych hodowców. Także jest niespokrewniona. No i siedzą na jajeczkach. Nie pokazywałem wam tego, bo po prostu, tak jak mówię, czekałem ponad 2 lata, aby siadły. I tak się boję tam zajrzeć. Jajka jeszcze widziałem, ale jak siadły już, bo we dwie siedzą w budce razem z samcem, to wolę nie zaglądać. Będę czekał cierpliwie, aż one wyjdą. Może nie tyle z małymi, co w ogóle już ten mały wyjdzie z jajeczek, troszeczkę się opierze, wówczas tam zajrzy. A tu będziemy czekać kolejne 2 lata.